Cześć, z tej strony Wypłoszy. Witam Was bardzo serdecznie na omówieniu kolejnej klasy ascendencji, którą dostaliśmy, jaką jest w tym przypadku Pathfinder. Nie miałem jeszcze przyjemności, od razu powiem, przeczytać czy tam przeoglądać tego wideo, także nie wiem, czego się spodziewać. Natomiast jestem ciekaw, czy bardzo znerfili Pathfindera, bo jakby nie patrzeć, to od 5 lig myślę gdzieś no był metą tak naprawdę. Gdzieś tam zawsze się pojawiał i zawsze był dla mnie do pokonania, wiadomo. Flaszki, flaszki, jeszcze raz flaszki, ale nie przeciągajmy i zobaczmy, co my tu mamy. Nic. Nic. Discord. Nerf. 8% było. Czyli dostał nerfa na razie. Bo reszta się nie różni z tego, co widzę. Nic się nie zmieniło. Ktoś chce coś kupić na poję akurat. Nic się nie zmieniło. Chris Life. Nic się nie zmieniło. No popatrzcie, wygląda to, że nic się nie zmieniło, oprócz tego lekkiego nerfa z 8 na 6%. Czyli no, dostał nerfa, ale takiego trochę znikomego, że tak powiem. Nie wiem, jak to się odbije w czasie rozgrywki, ale generalnie no, nie dostaliśmy jakiegoś boom, jeżeli chodzi o Pathfindera i musimy czekać na kolejną klasę ascendencji, na to wychodzi. Także dzięki bardzo, ja się z Wami żegnam i do usłyszenia przy następnej okazji. Cześć! Edit. W trakcie nagrywania filmu z Pathfindera nagle pojawił się Champion, także stwierdziłem, że dorzucę go po prostu do tego filmu. Też go jeszcze nie widziałem, także jedziemy. To już jest nowe. 15 increased evasion rating and armor, spoko. 14 increased melee damage, spoko. 14 increased damage with alignments for attack kills while wielding a melee weapon, spoko. Czyli no, damage i defense, ok. Unstoppable hero. To też jest nowe. 10 increased attack speed while you have fortified, czy też były takie bonusy z fortifyem, z tego co kojarzę. 30 increased melee damage while you have fortify. Nie wiem, czy to się zmieniło, chyba tak, ale nie jestem pewien. Coś tu się różni, w końcu nie wiem co. 1000 armor and evasion rating while you have fortify. No spoko. Cannot be stunned while you have fortify. Nice. Armor evasion melee, to samo co wcześniej. Fajnie. Dużo tipsów w sumie. Fortify to było takie jak jest, jak to było, to jest takie jak było. To czy to się różni? Chyba też, tak, to samo co tutaj i tutaj. Your hits permanently intimidate all enemies that are on full life. Ok, gain adrenaline. Adrenaline for 20 seconds when you reach low life if you do not have adrenaline. Aha, czyli jeżeli nie masz, dostajesz adrenalinę, w porządku. Remove all alignments and burning when you have adrenaline. O, spoko, fajne. Czyli co? Czyli jak wpadamy w low life, dostajemy adrenalinę i ściągamy z siebie praktycznie wszystkie debuffy z ailmentsów i burning do tego. Ale chyba niestety nie na klątwy. Aha, i tu jest adrenalin. Grant 100% increased damage, 25% increased attack speed, cast speed, movement speed i 10% physical damage reduction. Mocne, bardzo mocne. Powiedziałbym nawet, że nie wiem, czy nie za mocne. Jeszcze do tego ten intimidate. 10 increased attack damage. Cholera. Ale adrenalinę, dobre, bardzo dobre. Idźmy dalej. To się chyba nie zmieniło.
Inspiration, ok. You and nearby allies deal 35 increased damage. You and nearby allies have 12% increased movement speed. Spoko, taki party buff. Increased damage i to sporo, 35%, to nie jest mało. Fajne. To chyba było tamt. Tak, to było tak samo. Conqueror, 100% chance to taunt on hit. O, spoko, typowo pod tanka. 6% reduced damage taken if you were taunted an enemy recently. To było coś podobnego z tego co kojarzę. 2% of life regenerated per second if you were taunted an enemy recently. Spoko, 2% life regen na zawsze na propsie. Enemies taunted by you deal 10% less damage with hits and alignments against other targets. W porządku. 10% mniej obrażeń od hitów i ailmentsów przeciwko innym celom, ale przeciwko tobie też, czy nie? No chyba nie. Bo jeżeli ty tauntujesz, to zbierasz cały damage, a inne cele mają dostawać wtedy 10% mniej. Czyli w przypadku na przykład, jeżeli hit będzie AOE i uderzy w ciebie, to... Znaczy niekoniecznie w ciebie, ale może uderzyć w ciebie i w pozostałych członków drużyny, to oni dostają po prostu mniej obrażeń. Tak to widzę chyba. Enemies you taunt can only target you. Aha, no właśnie. And deal 10% less damage to anyone else. Taunt last 3 seconds. Ok, no właśnie, czyli jak jesteś stauntowany, to tylko ciebie mogą targetować, czyli tak jak mówię, tylko ataki, no i spele AOE mogą zaatakować pozostałych członków drużyny i wtedy dostają 10% mniej obrażeń. Całkiem spoko. Do face tankowania mega. Ok. Enemies you taunt take 20 increased damage, kolejny increased. Enemies taunted by you cannot evade attacks. Wow, to jest dobre. Cannot evade attacks. Czyli krótko mówiąc, to jest Resolute Technique bez... znaczy razem z Critical Strike'ami. Moby nie mogą unikać, nie mogą... ewajdować ataków, dalej mogą unikać. Ale w gruncie rzeczy wychodzi na to, że masz teoretycznie 100% celności. Czyli tak samo jak w przypadku Lycoside'a, czy właśnie Resolute Technique. Czyli to jest tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży buff do damage'u. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i oczywiście enemies, którzy są taunted jedynie, więc trzeba to zwrócić uwagę. No ale jeżeli mamy taunta na hicie w tym miejscu, to tak naprawdę cały czas mamy ten taunted na przeciwnikach. No i generalnie powiem wam, że mocna klasa, bardzo tankowna, bardzo dużo damage'u ma z tych wszystkich notek naokoło, z tego co widziałem. Tutaj fortify z buffami i z debuff i z obroną, z tego co kojarzę, tak? Dobrze mówię? Attack speed, melee, no armor evasion, cholera. Ciężko, powiem wam, ciężko. Nie wiedziałbym w co iść, szczerze mówiąc, bo fortify to wiadomo. Fortify no, trzeba mieć, jakby nie patrzeć, nie? A i tutaj jest właśnie fajny tank z tym, natomiast tu były jeszcze jakieś fajne notki, które nie były głupie, no właśnie. O, adrenalina, 100% increase damage, aż szkoda cholera nie wziąć, no. A z drugiej strony, czy warto brać to zamiast... Hits cannot be evaded. Ciężki wybór, powiem wam. Ale klasa bardzo mocna, bardzo fajnie ją zrobili. Bardzo mocna klasa. No i tutaj ten jeszcze buffik. Cholera. Oj, nie wiedziałbym, szczerze mówiąc. Chociaż z drugiej strony zawsze można w skillu, prawda, sobie załatwić gdzieś Fortify'a. Czy to w shit charge'u, czy w jakimkolwiek movement skillu, którego używamy. Więc tak naprawdę można by iść po prostu tutaj po adrenalinę i tutaj wziąć całą gałąź i wtedy byłoby całkiem spoko. Oczywiście tracimy tą małą notkę tutaj, która też nie jest głupia, bo fajnie zrobili te trzy notki teraz. Ale no generalnie spoko, jak najbardziej spoko, mocna postać, bardzo tankowna i bardzo mocna w dipsie.
Oczywiście, no nie mówię, że będzie jakaś mega pod spele. No, raczej czempiona w tym przypadku nie zrobimy pod spele. No bo stracimy strasznie dużo dipsów z tych nodek tutaj małych. No, ale generalnie bardzo mocna postać. I może się skuszę nawet, cholera, bo jest niegłupi. No nic. No tak, ode mnie to tyle generalnie. Także widzimy się przy następnej ascendencji. Albo następnych ascendencjach. Mam nadzieję, że nie wypuszczam teraz niczego w trakcie, kiedy będę kończył edytować to wideo. A ja jestem Wypłosz i żegnam się z wami i widzimy się następnym razem. Na razie, cześć.